Rok 20, Emi rodzi syna. Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki w gimnazjum klasówki. Po maturze z kolegami wypad na kremówki. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Fiatowiec, nowy ekran, portal medialno-internetowy. Chcielibyśmy zapytać o jutrzejszy dzień w Wadowicach. Jak będzie wyglądał program obchodów, jak będą wyglądały uroczystości? Jutro o godzinie 10 odbędzie się uroczysta msza święta na Wadowickim Rynku, beatyfikacyjna, ponieważ będziemy łączyć się za pośrednictwem łącz telewizyjnych z Watykanem, stąd będzie na telewizji przekazywana transmisja z ceremonii beatyfikacyjnej, czyli samej beatyfikacji. I zaraz po tej ceremonii rozpocznie się tutaj nasza wadowicka msza święta i na koniec tej mszy o godzinie 12 w południe znowu połączymy się z Watykanem na modlitwę Anioł Pański. Natomiast po zakończeniu mszy świętej, już po południu, pod wieczór o godzinie 19:30 odbędzie się koncert Ojcu Świętemu Wszyscy Razem Śpiewamy, z udziałem artystów Estrady Polskiej, no i mieszkańców Wadowic, którzy również będą śpiewali. A jak to się stało, że gościem jutrzejszej ceremonii, jutrzejszej uroczystości Wadowica będzie premier Rzeczpospolitej Donald Tusk? Wiele osób znanych i sławnych zapowiedziało jutro przyjazd do Wadowic i będzie wiele też niespodzianek, bo naprawdę wiele ciekawych osób odwiedzi Wadowice. Nic w tym dziwnego, ponieważ Wadowice mają swój urok i nawet dziennikarze określili, że tutaj się odbywają krajowe, centralne obchody. W Wadowicach, nie w Łagiewnikach, bo tu wszystko się zaczęło. Tak, w Wadowicach tu wszystko się zaczęło. Oczywiście to nie umniejsza w Łagiewnikach również bardzo doniosłe, a także w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej również. Dziękuję.